Wielu ludzi mówi, że jest dyktatorem. To on ma trzymać prawdziwą władzę w Polsce. Od wzniosłych deklaracji po kontrowersyjne decyzje. Jarosław Kaczyński. W tym filmie postaramy się przybliżyć jego tajemniczą postać. Postać, która trzyma władzę. Ten film jest parodią i powstał on wyłącznie w celach humorystycznych. W podstępnych zakamarkach politycznych intryg ukazuje się postać Jarosława Kaczyńskiego. Wkraczając głębiej w kręgi politycznych kuluarów, śledzimy, jak Kaczyński zdobywa władzę krok po kroku. Jego retoryka, pełna obietnic i oddania, wdzierała się do serc wyborców. Głos Kaczyńskiego wypełniał przestrzeń, a jego obietnice płynęły jak hipnotyzująca melodia. Bezpieczeństwo narodowe, obrona wartości, wzmocnienie Polski to tylko niektóre z haseł, które brzmiały jak natchnione pieśni nadziei rozbrzmiewające wśród tłumów. W tym filmie odkrywamy tajemnicę postaci, której wpływ na losy kraju okazują się być bardziej zawiłe niż mogłoby się wydawać. Nadchodząca kampania wyborcza jest wypełniona obietnicami. Walka o kolejną kadencję skłania rząd Jarosława Kaczyńskiego do wystrzeliwania salw obietnic. Pierwszym znaczącym strzałem była deklaracja wprowadzenia flagowego programu i podniesienia świadczenia 500+ do poziomu 800+. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Bez wahania Dudu podpisuje ustawę, tym samym uruchamiając ten proces. Ta sytuacja wydaje się paradoksalna, gdyż wcześniej Jarosław Kaczyński wyrażał opinię, że podniesienie kwoty programu 500+ jest działaniem skłaniającym do wzrostu inflacji. Podczas rządów Jarosława Kaczyńskiego można było zauważyć wiele sytuacji, które wydają się sprzeczne lub paradoksalne. Przykładem jest określenie ludzi przez samego lidera jako cwaniaków, którzy rzekomo stracą na Polskim Ładzie. Dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych dla ogromnej większości społeczeństwa, a w gruncie rzeczy tak naprawdę dla całego społeczeństwa, no tego ci, którzy żyją, proszę wybaczyć potoczny język, z cwaniactwa, ci rzeczywiście mogą na tym stracić. Cała reszta, to jest ogromna większość, na tym zyska. To tylko jeden z przykładów tego rodzaju paradoksu, chociaż liczba takich sprzeczności nie ma znaczącego wpływu na jego poparcie. Stała popularność dyktatora pozostaje zadziwiająca, zwłaszcza w obliczu licznych wpadek i afer związanych z jego rządem. Jak to się dzieje, że mimo tych niepowodzeń poparcie nadal jest na wysokim poziomie? Aby rozwikłać to zagadnienie, postanowiliśmy zasięgnąć opinii jednego z cenionych ekspertów, znanego już wcześniej jako Kwame Bosaku. Dyktator utrzymuje stałe poparcie dzięki skutecznemu kierowaniu swojej polityki do odpowiednich grup wyborców. Nie jest to działanie przypadkowe, ponieważ zdaje sobie sprawę, komu skierować swoje przekazy. Jedną z kluczowych grup wyborców są emeryci, a na nich szczególnie skupia się dyktator. Przyjrzyjmy się jego programom, takim jak wprowadzenie 13. i 14. emerytury. To wyraźny sygnał, że celuje w tę grupę społeczną. Emeryci, jako główni odbiorcy tych programów, zwracają na nie uwagę. Ważne jest też, że emeryci często spędzają czas przed telewizorem, i to właśnie to medium dyktator wykorzystuje do przekazywania swoich komunikatów. Szukasz dobrego lektora? Wejdź na inteligentnygłos.pl i zacznij używać lektora przyszłości. Jarosław Kaczyński wykazuje się niezachwianym duchem, stanowczo podążając swoją drogą i konsekwentnie uczestnicząc w politycznej grze. Bez trudu podejmuje decyzje, w tym te związane z ukaraniem swoich posłów, co do których ma pewne wątpliwości. Póki jesteś w Platformie Obywatelskiej, to ci nic nie zrobią. Nie, my karzemy naszych ludzi. My karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku to kosztowało tego człowieka życie. Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, ale tak było. Kto to zrobił? My czy oni? Kto? Jego stanowczość i pewność siebie są widoczne na każdym kroku. W tej napiętej atmosferze wiele osób z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego odczuwa niepokój o swoje bezpieczeństwo. Przykładem może być minister Ziobro, który podczas jednej z uroczystości zdecydował się na noszenie broni, być może z obawy o swoje życie.
to tylko jeden z wielu przykładów ilustrujących, jak dramatyczna ta sytuacja może być dla osób związanych z tym środowiskiem. Jednym z głównych narzędzi propagandowych jest telewizja. Pod pewną kontrolą rządu jest jedną z głównych stacji – telewizja publiczna. Codziennie pojawiają się komunikaty wychwalające rząd. Opozycję traktuje się tam jak największego wroga. Znacząca liczba wyborców, do których trafia dyktator, wyraża publicznie swoje zadowolenie z dyktatora oraz jego rządu. Kocham PiS ponad wszystko. Żeby od początku jestem z PiS-em i do końca chyba mojego życia będę z PiS-em. I co jeszcze? Nie wiem. Albo nie wszyscy są za PiS-em, tylko za Platformą. A ja mówię, to dlaczego bierzesz... W międzyczasie opozycja stara się stworzyć skuteczną strategię przeciwko dyktatorowi. Tworząc własne hasła i programy, starają się przekonać społeczeństwo do swoich pomysłów. Jednak wydaje się to być nieskuteczne. Poparcie Kaczyńskiego stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Polityka rządu pod władzą dyktatora, oparta na uporczywym rozdawnictwie, wykazuje stały i niepokojący trend ku niefaworyzowanym wydarzeniom gospodarczym. Szalejąca inflacja oraz wszechobecna drożyzna stają się coraz bardziej palącym problemem. Warto zdawać sobie sprawę, że zwiększanie programów socjalnych, chociaż może mieć na celu łagodzenie nierówności społecznych, niekoniecznie jest skutecznym środkiem w walce z inflacją. Wręcz przeciwnie, może ją nasilać. Masowy dodruk pieniądza jako próba zahamowania tych negatywnych tendencji niestety okazuje się niewystarczający i wręcz kontrproduktywny. Efektem tego jest drastyczny wzrost cen. Szczególnie dotkliwie odczuwany w sektorze żywności, których poziom staje się przerażająco wysoki. Koszty utrzymania, które zawsze były wyzwaniem, osiągają teraz rekordowo wysoki poziom. W naszym dalszym rozważaniu dochodzimy do istotnego elementu – retoryki związanej z imigracją. Fasadowy obraz partii pod wodzą dyktatora opiera się na wyraźnym sprzeciwnictwie wobec znaczącej imigracji do Polski, jednocześnie nieustannie podkreślając mroczne aspekty sytuacji na Zachodzie. Jednakże w tej intrygującej narracji kryją się paradoksy. W ciągu 8 lat rządów ujawniła się rekordowa liczba wydanych pozwoleń na pobyt dla migrantów spoza Europy, a na czele tej listy znaleźli się Gruzini i Hindusi. W tym samym czasie ta sama partia nieustannie straszyła Polaków obrazem napływu uchodźców w ramach unijnych mechanizmów relokacji. To jakby złożony taniec kontrastów, gdzie retoryka polityczna przeplata się z rzeczywistością. Kusząca ironia polega na tym, że ta strategia, choć hipokrytyczna, to jest ona skuteczna. Choć poparcie dla partii trwa, pytanie o ich zdolność do samodzielnego rządzenia w ewentualnej przyszłości staje się coraz bardziej donośne. Czy wytrwają w kolejnej kadencji? Odpowiedź znajdziemy już w październiku podczas nadchodzących wyborów. To wtedy przekonamy się, czy kolejna kadencja będzie pod wodzą dyktatora.